Dobrze, kochani, przed nami czas Słowa Bożego. No to skłońmy nasze głowy, powierzmy ten czas naszemu Bogu. Wspaniały nasz Panie, nasz cudowny Zbawicielu. Oto jesteśmy, Panie, tutaj, aby uczyć się Ciebie. Aby doświadczać, Panie, Twojej łaski i Twojej mocy. Aby, Panie, docierało do nas Twoje słowo, Panie, które Ty dzisiaj dla nas przygotowałeś. Zechciej nas ubłogosławić, Panie. Zechciej otworzyć serca i umysły. Ale przede wszystkim zechciej odebrać sobie chwałę, Boże, z serc, które przepełnione są wdzięcznością za wielkie dzieło łaski, za cudowny dar Ducha Świętego, którego doświadczamy. Proszę Cię, Panie Jezu Chryste, abyśmy byli żywi, żywi dla Ciebie, żywi dla Twojego Królestwa, abyśmy spędzali swoje życie, Panie, dając nieustanne świadectwo naszego wybrania, tego, co Ty sam uczyniłeś w naszym życiu. Panie, błogosławię nasze zgromadzenie, błogosławię serca i umysły, abyś, Panie, czynił dzisiaj swoje dzieło przez moc Twojego Ducha Świętego. Amen. Dobrze, otwórzmy nasze Biblię i na początek przeczytamy sobie fragment z psalmu, a w zasadzie cały psalm, 32. Psalm 32. Błogosławiony ten, któremu odpuszczono występek, którego grzech jest zakryty. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, a w duchu jego nie ma obłudy. Gdy milczałem, schły kości moje od błagalnego wołania przez cały dzień, bo we dnie i w nocy ciążyła na mnie ręka Twoja. Siła moja zanikła jak podczas upałów letnich. Grzech mój wyznałem Tobie i winy mojej nie ukryłem. Rzekłem, wyznam występki moje Panu. Wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego. Niech modli się do Ciebie każdy pobożny w czasie niedoli, gdy wyleją wielkie wody, do Niego nie dotrą. Ty jesteś ochroną moją, strzeżysz mnie od ucisku, otaczasz mnie radością wybawienia. Pouczę Ciebie i wskażę Ci drogę, którą masz iść. Będę Ci służył radą, a oko moje spocznie na Tobie. Nie bądźcie nierozumni jak koń i muł, które wędzidłem i uzdą trzeba wstrzymywać, aby się nie zbliżały. Bezbożnym nam ma mnóstwo cierpień. Kto zaś ufa Panu, tego łaska otacza. Weselcie się w Panu i radujcie się sprawiedliwi. Śpiewajcie radośnie wszyscy prawego serca. I jeszcze króciutki fragment z listu apostoła do Rzymian. Z 4 rozdziału. Jest tam napisane o Abrahamie. Przeczytam od wersetu 21. Mając zupełną pewność, że cokolwiek on obiecał, czyli Bóg, ma moc i uczynić, i dlatego poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. A nie napisano tego, że mu poczytano tylko ze względu na niego, ale ze względu na nas, którym ma być to poczytane i którzy wierzymy w Tego, który wzbudził Jezusa, Pana naszego z martwych, który został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego. Kochani, czy jesteśmy ubłogosławieni w naszym życiu? Czy jesteśmy naprawdę szczęśliwi, szczęściem Bożym, tym, które Bóg wylewa na nas w swojej łasce każdego dnia. Kochani, powoli
Powoli zbliżamy się do końca tego roku. Zapewne przyjdzie jeszcze czas na podsumowania, na jakieś refleksje. Być może również przyjdzie czas, aby podjąć istotne decyzje w swoim życiu. Kochani, czytamy w Bożym Słowie, że dla człowieka wierzącego tak naprawdę życiem jest Chrystus. A treścią tego życia jest prawda Ewangelii. Wiecie, i będąc ludźmi wierzącymi, będąc chrześcijanami, mamy tę możliwość, aby każdego dnia wsłuchiwać się w to, co Bóg ma nam do powiedzenia, aby każdego dnia słuchać tego Bożego poselstwa, które Bóg kieruje w naszą stronę. I pytanie, jakie były nasze reakcje? Czy to, co usłyszeliśmy, naprawdę wywołało w nas jakąś zmianę? Czy miało wpływ na sposób naszego myślenia? Jak jest dzisiaj? W jaki sposób dzisiaj myślimy o życiu, o śmierci, o tym, co nastąpi potem? Przecież my wszyscy będziemy musieli ponieść odpowiedzialność za to, co uczyniliśmy z naszym życiem i z czasem. Wiecie, tragedią dzisiaj jest to, że wielu uważa swoją wiarę, swoje chrześcijaństwo za jakieś bliżej nieokreślone poselstwo, które tak naprawdę nie ma nic wspólnego z codziennym życiem. Ale kochani, to poselstwo to jest przesłanie o Bożej mocy i Bożej łasce. A więc czy podczas tego minionego roku, mijającego roku, czy słyszałeś swojego Boga? Czy słyszałeś Jego głos? Kochani, to jest Bóg, który króluje nad wszystkim. Wszyscy bez wyjątku Mu podlegamy. To On trzyma nasze życie. To On trzyma naszą egzystencję w swoim ręku. To On wychodzi nam naprzeciw ze swoją łaską, okazując nieustannie cierpliwość, miłosierdzie, współczucie. Wiecie, wszystko to, co myślimy na temat łaski, nie potrafi tak naprawdę oddać głębi znaczenia, czym naprawdę jest łaska. Kochani, czy naprawdę potrafimy opisać, określić, czym jest łaska Boża? Oczywiście możemy zacytować jakąś regułkę, ale przecież nie o regułkę tutaj chodzi. Za to możemy zobaczyć działanie łaski w naszym życiu, zobaczyć na własne oczy, przekonać się, czym ta łaska jest, co Bóg ma nam do zaoferowania, jak troszczy się o nas, jak przepełnia nasze serca pokojem wtedy, kiedy wokół pojawia się niepokój. Bo ileż to razy Bóg nam przebaczał, ileż to razy pomagał nam w najróżniejszych sytuacjach, ileż to razy dawał nam kolejną szansę. To, że jesteś człowiekiem wierzącym i to, że jesteś dzisiaj tutaj na tym nabożeństwie, również wynika z Bożej łaski. Wiecie, gdyby Bóg tak naprawdę był tylko mocą, to nie byłoby mnie tutaj. Nikogo by tutaj nie było. Nie byłoby tego nabożeństwa, tego zwiastowania. Nie byłoby czasu uwielbienia, nie byłoby niczego, czego możemy doświadczać tutaj i teraz, o tej porze. Gdyby tylko Bóg wychodził w naszą stronę ze swoją mocą, a nie byłoby w tym wszystkim Jego łaski, nie byłoby nas wśród żywych. Bylibyśmy jak ten świat,
Bylibyśmy umarli, żyjący w kłamstwie, udający jedynie, że prawdziwie żyjemy, podczas kiedy prawda jest zupełnie inna. Wiecie, świat ciągle buntuje się przeciwko Bogu. Świat dzisiaj wyśmiewa Boga, pluje Mu w twarz, a nawet uważa się za mądrzejszego od Niego. Ale w Bożym Słowie czytamy, że On umiłował ten świat i On nie tylko posłał swojego Syna na świat, ale On przede wszystkim posłał Go na śmierć, aby to właśnie nasz Pan poniósł karę za moje i za Twoje grzechy. Wszystkie te urągania, cała ta hańba, podłość, ból, wszystko to ze względu na Ciebie i na mnie. Wszystko to dla naszego odkupienia. To jest właśnie łaska Boża. Pytanie, dlaczego to wszystko? Ano po to, abyśmy mogli być wolni. Abyśmy mogli każdego dnia kosztować prawdy. Abyśmy byli przywróceni Bogu. Abyśmy w końcu mogli być święci, żyjąc tutaj na tym świecie. Wiecie, cud, którego Bóg dokonał w naszym życiu, cud odkupienia stał się możliwy dzięki temu, że Bóg w swojej pracy nad nami łączy łaskę i moc. I żaden człowiek nie może być zbawiony, jeśli najpierw nie zostanie wskrzeszony z martwych. Czytamy w liście do Efezjan w 2 rozdziale, że umarliśmy przez upadki, przez grzechy. Wiecie, i świat jest martwy i nawet nie jest tego do końca świadomy. Wiecie, martwy duchowo człowiek nic nie robi i o niczym nie wie. Nie zna Boga, nie zna prawdy o Nim. Ludzie nie widzą, że żyją w świecie, który tak naprawdę stworzył Bóg. Ale też nie wiedzą nic o tym, że nadchodzi Boży sąd. Jeżeli ktokolwiek spośród tych ludzi ma zostać zbawiony, ma zostać wzbudzony z martwych, wzbudzony ze śmierci, potrzebuje większej mocy od śmierci. Potrzebuje mocy zmartwychwstania, która jest w Panu Jezusie Chrystusie. Kochani, świat potrzebuje mocy Bożej. Inaczej ten świat się nie przebudzi do nowego życia. A więc trzeba nim zatrząść. Jego samozadowoleniem, jego wygodą, jego poczuciem bezpieczeństwa. Kochani, czyż nie to jest dzisiaj tym wielkim przekleństwem krajów Zachodu? Ludzie zakochani w sobie, szukający rozkoszy, wygód, pożądający jeszcze więcej. Czyż nie z tego wynika tak wiele problemów? Przecież właśnie to jest przyczyną wszelakiej bezbożności, niemoralności. Ale ludzie dzisiaj mówią, wszystko jest w porządku. Przed nami święta, szał zakupów, jedzenie w nadmiarze, które i tak w ogromnych ilościach w końcu wyląduje w koszach. Prezenty, inne przyjemności. Tak ma być. Tak wygląda życie. To nam się podoba. I ludzie nie znają innego życia, czekają na narodziny małego Jezuska, zupełnie nie zważając na to, że żywy Chrystus, Pan Panów, powinien tak naprawdę narodzić się w ich sercach. Ale oni mówią, nie chcemy chrześcijaństwa. Nie chcemy Ewangelii. Chcemy tego świata, tego wszystkiego, co ten świat oferuje. I tak ludzie martwi tworzą swoją własną rzeczywistość, nie zdając sobie sprawy z tego, że żyją na wulkanie, który niebawem wybuchnie. Czy ludzie dzisiaj myślą o swojej duszy?
Czy myślą o swojej śmierci? Czy wyobrażają sobie siebie jako stojących przed Bożym obliczem? Boże Słowo mówi, Pan jest sędzią całej ziemi. Wiecie, ludzie potrzebują mocy, aby zostali przekonani o grzechu. I kiedy Bóg naprawdę wstępuje i dotyka mocą ducha, przychodzi do ludzkiego życia Boże przebudzenie. A tym przebudzeniem jest przede wszystkim przekonanie o swoim własnym grzechu. Przebudzenie to Bóg objawiający się, Bóg, który wstrząsa, który tak naprawdę zaburza i niszczy wszystko to, na czym do tej pory człowiek polegał. Czy my potrzebujemy dzisiaj takiego przebudzenia? Czy to my mamy dzisiaj się otrząsnąć z jakiegoś naszego samozadowolenia, może z jakiejś niedbałości, albo może po prostu z jakiejś bezmyślności? Kochani, człowiek musi być stworzony na nowo i tu nie wystarczy jakieś nauczanie, jakaś dobra teologia. Tu nie potrzeba jakiegoś przykładu do naśladowania. Tutaj potrzeba nowej natury, potrzeba tak naprawdę nowego życia. Wiecie, poselstwo Ewangelii dzisiaj dzieli ludzi. I ten świat nienawidzi tego zwiastowania. Świat nienawidzi Chrystusa, nienawidzi Jego naśladowców. I przyjdzie czas, kiedy będą nas zastraszać, będą nam grozić śmiercią. Wiecie, ale ci, którzy mocno wkorzenieni są w Chrystusa Pana, którzy żyją Jego łaską, doświadczać będą w swoim życiu Jego niezwykłego pokoju. A co stanie się z resztą? W psalmie pierwszym czytamy: nie tak jest z bezbożnymi. Są oni bowiem jak plewa, którą wiatr roznosi. Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. Gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych, droga zaś bezbożnych wiedzie donikąd. Wiecie, są dzisiaj ludzie, którzy nie poznają, ale też którzy nie doświadczą tej wstrząsającej mocy Boga, która prowadzi do prawdziwego nawrócenia, do upamiętania, ale za to pewnego dnia będą się trząść z trwogi, kiedy staną na sądzie ostatecznym, na którym nie będzie już łaski. Łaska jest dzisiaj. Żyjemy ciągle w okresie łaski. Żyjemy ciągle w czasie wzmożonej pracy służby Ducha Świętego, który przekonuje ludzi o grzechu. I my również mamy w tym swój udział, bo przecież współdziałamy wraz z Bogiem, bo przecież wykonujemy Jego wolę, bo przecież nie mamy zamkniętych ust, ale tam, gdzie Bóg nas stawia, tam, gdzie daje nam okazję, tam otwieramy usta po to, aby przekazać zbawienne poselstwo. Poselstwo, które ratuje życie. Bóg ciągle wylewa łaskę. Ten czas jeszcze się nie skończył. I tak jak łaska jest ciągle jeszcze dla tego świata i wielu ma naprawdę szansę, aby zostać uwolnionym spod przekleństwa grzechu, tak i łaska ciągle jest nad nami, nad moim i Twoim życiem. A więc jak korzystamy z łaski, którą Bóg nam daje? Co ona sprawia w naszym życiu? Czy potrafimy ją docenić? Czy patrzymy na swoje życie właśnie przez pryzmat łaski, tego, co Bóg uczynił dla nas przez Chrystusa Pana, naszego Zbawiciela, który umarł i zmartwychwstał? I to był początek naszego nowego życia w łasce. Jak postrzegamy dzisiaj łaskę? Po 5, 10, 15, może 20 latach naszego życia z Bogiem,
kochani, taki właśnie też będzie los wszystkich, którzy nie wierzą w Ewangelii, którzy nie chcą słuchać zwiastowania o Bożej łasce w Jezusie Chrystusie. Dla nich wówczas tak naprawdę będzie już za późno, aby cokolwiek zmienić, bo w końcu czas łaski się zakończy. Czy my dzisiaj jesteśmy gotowi, aby niezależnie od sytuacji pozostać wiernymi Chrystusowi i Jego nauce? Czy jesteśmy gotowi strzec Jego słowa? Wiecie, o pierwszym Kościele jest napisane, że wielka łaska spoczywała na nich wszystkich, że oni mieli wszystkiego pod dostatkiem, że oni głosili Boże Słowo pomimo tego, że ich życie było zagrożone, pomimo tego, że straszono ich śmiercią, że wygrażano im palcem, że okazywano im czystą nienawiść. Ale oni nadal kroczyli za swoim Bogiem. Oni nadal, bez względu na okoliczności, dawali świadectwo swojej wiary, głosząc poselstwo o swoim mistrzu, o swoim nauczycielu, o Jezusie Chrystusie. I kiedy byli gotowi do poświęcenia, kiedy swoje życie oddali do Bożej dyspozycji, jest napisane, że tak naprawdę wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. To oznaczało, że cieszyli się niezwykłą przychylnością Boga. Oni byli tymi, których Bóg wybrał, których Bóg przeznaczył dla siebie, którym Bóg ofiarował żywot wieczny. Ale czy łaska Boża oznacza tylko jakieś powodzenie? Tylko to, że coś się poukłada dobrze w moim życiu? Że nie będzie żadnych problemów, kłopotów i trudności? Czy to jest przejaw Bożej łaski? Jeśli tak postrzegamy Bożą łaskę, to nic nie wiemy na temat łaski. Bo nie to jest łaską naszego Boga. Łaska sprawia, że ty uświadamiasz sobie, że jesteś tylko i wyłącznie sługą Pańskim, który dostąpił czegoś niewyobrażalnego. Czegoś, czego nie da się nazwać, określić. Możemy to spróbować nazwać, ale czy dosięgniemy sedna? Czy jesteśmy w stanie w pełni to wyrazić? Idę za Bogiem już ponad 20 lat, a ciągle nie rozumiem, czym jest łaska Boża. I ciągle uczę się doceniać to, co Bóg uczynił w moim życiu, co czyni na co dzień. Łaska Boża sprawia, że widzę, jaki jestem czasami naiwny, jaki jestem czasami głupi w swoim sposobie rozumowania, myślenia. Jak często rozmijam się z Bożym zamysłem. Jak często zbyt lekko traktuję pewne sprawy. Jak często sobie myślę, przecież mi się należy. I ciągle uczę się. I ciągle widzę, że łaska nie polega na tym, o czym ja często sobie myślę. Nawet jeśli niektórzy spośród pierwszych uczniów miało zapłacić najwyższą cenę, oni ciągle trzymali się Bożego zapewnienia. I nic się w tej kwestii nie zmieniło. Tak jak oni mieli to czynić, tak my, dzisiaj ludzie, chrześcijanie, żyjący w XXI wieku, mamy trzymać się nieustannie Bożego Słowa, Bożych obietnic, Bożego zapewnienia, które brzmi: nie bójcie się, ja jestem z wami. Nie obawiajcie się kogokolwiek, przecież znacie mnie, Boga, który dał wam Ducha Świętego. To ja jestem waszym zbawcą. To ja was wspieram i was miłuję. Nigdy was nie opuszczę. Nigdy o was nie zapomnę. Tak właśnie traktuje nas Bóg. Tak właśnie myśli o mnie i o tobie nasz Bóg. Jeśli tak jest w istocie, a myślę, że wszyscy, którzy zgromadzeni są na tym miejscu, zdążyli się już na przestrzeni tych ostatnich lat o tym przekonać.
co ta prawda sprawia w człowieku. Kiedy właśnie w ten sposób odbieram mojego Boga, kiedy kroczę przez swoje nowe życie właśnie z taką świadomością, która towarzyszy mi od samego momentu, kiedy tylko otworzę swoje oczy i przygotowuję się na kolejny dzień, na kolejne wyzwanie, czy towarzyszy mi świadomość tego, kim jest mój Bóg? Czy mam świadomość, że oto kolejny dzień, w którym mam do czynienia z Jego łaską? Czy w takim układzie nie będzie przepełniać Cię radość? Czy nie będziesz doświadczał chwały swojego Zbawcy? Więc czy spoczywa na Tobie ta cudowna łaska? Czy spoczywa na Tobie ta cudowna łaska? Ktoś może zapytać, ale jak się to objawia? Jak to wygląda? Na czym to polega? Kochani, zostawiliśmy przeszłość. Nie martwimy się już przeszłością. Naszą przeszłością zajął się Bóg w Jezusie Chrystusie. Nasze grzechy zostały nam przebaczone. A dzisiaj Twoja pewność jest w Chrystusie Jezusie. On jest fundamentem, On jest podstawą wszystkiego. On jest tą mocną skałą. Pewność swojego zbawienia nie upatrujesz w czymkolwiek innym, jak tylko w Chrystusie. Nie upatrujesz w tym, czy coś zrobiłeś, bądź czegoś nie zrobiłeś. Czy tak się zachowałeś, czy inaczej się zachowałeś. Bo przecież do końca naszych dni będziemy ludźmi, którzy będą przebywać tutaj w naszych ciałach, a te ciała są skażone. A więc będziemy popełniać błędy. Będziemy nawet grzeszyć. To się zdarzy każdemu z nas. Czy jesteśmy w stanie dzisiaj prowadzić całkowicie bezgrzeszne życie? Kochani, my nie mamy prowadzić bezgrzesznego życia. My mamy mocno stać na fundamencie. My mamy być naśladowcami naszego Pana. My mamy swoje serce poddać Bogu i czynić to, co Bóg nakreślił w swoim Słowie. A jeśli to wiąże się z tym, że coraz mniej grzechu będzie w Twoim życiu, to chwała naszemu Bogu. Ale celem naszego życia nie jest bezgrzeszne życie. Celem życia jest uwielbianie Chrystusa, służenie Jemu, patrzenie na Niego nieustannie. To jest celem naszego życia. Co się dzieje dzisiaj? Ciągle mówimy, zadając pytanie, czy spoczywa na Tobie ta cudowna łaska. A więc czy dzisiaj masz w sobie życie? Życie Jezusa Chrystusa? Czy naprawdę znajdujesz w Nim ukojenie? Czy pozbyłeś się niepokoju, znajdując to wspaniałe oparcie w swoim Panu? Czy dotarłeś do końca samego siebie, samej siebie? Wiecie, dobrze zadać sobie pytanie, co to znaczy dotrzeć do końca samego siebie, bo jest jakiś koniec samego siebie. Gdzieś kończy się to, co nazywamy swoim, a rozpoczyna się czas, kiedy już niczego swoim nie nazywamy, kiedy o sobie samych nie myślimy, że jestem panem własnego życia. Dochodzę do końca wszystkiego, a to znaczy, że ja bankrutuję, nie mam już nic. Nie mam nic, czym mógłbym się szczycić, pochwalić. Mam tylko Chrystusa, Jego Słowo. Ja tylko jestem w stanie dzisiaj funkcjonować na tej płaszczyźnie. Chrystus mój Pan, Jego Słowo, które jest fundamentem mojego życia i treścią, która mnie kształtuje, która sprawia, że moje życie ulega przemianie i to, co stało się dzisiaj, będzie miało swój wydźwięk w kolejnym, następnym dniu mojego życia, bo będę zbierał tego owoc. Czy kiedy już umocniłeś, czy kiedy już ugruntowałeś swoją pozycję w Jezusie, czy stwierdzasz dzisiaj,
że w życiu nie byłeś bardziej szczęśliwy. Czy chrześcijanie to ludzie szczęśliwi? Hej. Tak, tak. Amen. Alleluja. Tak, jesteśmy szczęśliwi. Szczęśliwi. Szczęśliwi to znaczy błogosławieni. Czy potrafisz być szczęśliwy? Co daje ci szczęście? Co sprawia, że jesteś szczęśliwy? Co sprawia, że przepełnia cię radość? Pomimo tego, że kiedy patrzymy wokół, nie mamy specjalnie z czego się cieszyć. No ludzie dzisiaj cieszą się gwiazdką, prezentami, potrawami, siankiem, dodatkową gotówką. Nie wiem, wieloma rzeczami mogą się cieszyć, ich serce przepełnia radość. Ale to jest zaledwie na parę dni. A tutaj chodzi o trwałą radość. Radość, która nie jest z tego świata, radość, która przychodzi z nieba. Ta wspaniałość, która napełnia nasze serca. Czy to sprawia, że jesteś szczęśliwy? Czy wyzwoliłeś się już od tego świata? Z tym całym jego hałasem, z tym całym jego pustosłowiem. Wiecie, wszyscy dzisiaj wokół mówią i nic z tego nie wynika. Ciągły hałas, nic z tego nie wynika. Czy znalazłeś ukojenie dla swojej duszy w swoim Zbawicielu? Czy potrafisz się od tego wszystkiego odgrodzić? Czy potrafisz odwrócić się od tego, tak żeby mieć społeczność ze swoim Panem? Czy Jezus Chrystus jest dla ciebie miejscem odpoczynku, tej ciszy, którą możesz się rozkoszować? Wszystko wokół krzyczy. Głowa jest taka, ale w Chrystusie znajdziesz tą ciszę, która da ci ukojenie. Czy twoje serce przepełnia radość, której ten świat nie może ci dać, ale też nie może ci jej zabrać? Radość. Znów co nie rodzi się tutaj i teraz. To radość, która przychodzi stamtąd. To radość, która jest w tobie, tak jak w tobie zamieszkuje Duch Święty. To On sprawia w tobie tą radość, której ty każdego dnia doświadczasz. A jaka jest nasza przyszłość? To prawda, że nie znamy przyszłości. Ale właśnie to jest niezwykłe, że kiedy spoczywa na tobie łaska Boża, ty jesteś spokojny o przyszłość, ponieważ wiesz, kim jest Bóg, wiesz, co On zaplanował, wiesz, że On jest ostatecznym zwycięzcą, wiesz, że to On jest Panem Panów i Królem Królów, jako ktoś taki pewnego dnia objawi się temu światu. W Nim jesteśmy zwycięzcami i tak też się powinniśmy czuć. Tak też powinniśmy kroczyć każdego dnia jako zwycięzcy. I nawet jeśli teraz pojawiają się upadki, słabości, jakieś porażki, nawet jeśli teraz doświadczam drwin mojego wroga, bo on wykorzystuje fakt, że coś niedobrego stało się w moim życiu, ja się do tego przyczyniłem. On teraz triumfuje i pokazuje mnie palcem, i mówi, na tym polega to twoje chrześcijaństwo. Kochani, tego właśnie doświadczali wszyscy święci ludzie. Wszyscy na przestrzeni wieków, począwszy od pierwszego kościoła, skończywszy na obecnym kościele Jezusa Chrystusa, na prawdziwych wyznawcach i naśladowcach drogi pańskiej. A więc jesteśmy spokojni o przyszłość. Nie tylko nie obawiasz się o swoje życie, o życie swoich najbliższych, o życie swoich dzieci, bo czasami rodzice myślą właśnie w ten sposób, co będzie z moimi pociechami, co się stanie z tymi ludźmi, czy one będą potrafiły się odnaleźć w tym świecie.
Nie obawiasz się o swoje życie jutro, to za miesiąc, to nawet za rok. Ale kochani, nie boimy się już śmierci, ponieważ pojmujemy śmierć dokładnie tak samo, jak pojmował ją apostoł Paweł, który nazwał śmierć zyskiem. Kiedy odchodzimy z tego świata, kiedy umieramy, to jest dla nas zysk, nie strata. Strata, owszem, jest po ludzku patrząc. Bo śmierć nie jest niczym przyjemnym. Nie będziemy skakać i radować się w momencie, kiedy odchodzi ktoś z naszych najbliższych. Ale kiedy łaska Boża jest nade mną, i kiedy moje życie uległo przemianie, to nie patrzę na te sprawy tylko i wyłącznie po ludzku, ale patrzę na nie przez pryzmat odkupieńczej śmierci mojego Zbawiciela. A więc, czy naprawdę znamy to uczucie? Kochani, czy dzisiaj potrafimy patrzeć przyszłości w twarz? Co w sytuacji, kiedy nadejdzie prawdziwy kryzys? Taki naprawdę odczuwalny, taki naprawdę, który sprawi, że będziemy musieli wyciągnąć wszystkie nasze zapasy, jeśli je posiadamy. Co, gdy wojna przekroczy naszą granicę i spadnie pierwsza bomba? A co, kiedy przyjdą prawdziwe prześladowania? Takie, których doświadczali pierwsi naśladowcy Chrystusa, którzy na arenach zostali wrzucani na pożarcie dzikich zwierząt. Kochani, czy naprawdę potrafimy, tak jak apostoł Paweł, tak jak czytamy to w liście do Rzymian, w 8 rozdziale. Składać to niesamowite świadectwo. To jest jego świadectwo, ale to jest rzeczywisty stan wszystkich ludzi wierzących. Wierzących Chrystusa, wierzących Chrystusowi. Kiedy czytamy, któż nas odłączy od miłości Chrystusowej. Któż nas odłączy? Czy jest ktoś taki? Czy jest coś takiego, co mogłoby nas odłączyć od miłości Chrystusowej? Zastanówmy się, czy coś takiego jest w moim życiu? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? I dalej w 38-39 wersecie czytamy. Albowiem jestem tego pewien. Kochani, czy my jesteśmy tego naprawdę pewni? Czy my na serio traktujemy Boże Słowo? Czy demonstrujemy to w naszym codziennym życiu? Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie. Nikt ani nic nie jest w stanie nas odłączyć od miłości. Jakiej miłości? Tylko tej, która jest w Jezusie Chrystusie. Każda, jakakolwiek inna miłość, każdy inny rodzaj miłości odłącza nas od Boga i od Chrystusa na trwałe. Ale nic nas nie jest w stanie odłączyć od prawdziwej miłości Boga. Zadajmy dzisiaj sobie pytanie. Naprawdę wiesz, czy naprawdę jesteś przekonany co do tego, że należysz do Boga? Czy jesteś pewien, czy jesteś pewna, że spoczywa na tobie cudowna łaska Boża? Kiedy wyjdziemy z tego nabożeństwa, życie będzie toczyło się dalej. Ale kochani, nie wiemy,
Nie wiemy, kiedy drzwi Bożego miłosierdzia zostaną zamknięte. Bo kiedy zostaną zamknięte, będzie już za późno, aby zawołać Maranata. Przyjdź, Panie Jezu. Kiedy drzwi zostaną zamknięte, będzie na to za późno. Na to jest czas dzisiaj. Czas łaski pozwala nam dzisiaj wzywać imienia Pańskiego i mówić: przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź po mnie. Przyjdź po swój Kościół. Przyjdź po tych, których wybrałeś i przeznaczyłeś dla siebie. Przyjdź po tych, których oczyściłeś, uświęciłeś swoją drogocenną krwią. Bo to ci, którzy dzisiaj składają świadectwo, bo to ci, którzy dzisiaj trwają w Tobie i w Twojej łasce, to ci, którzy każdego dnia budzą się z poczuciem, że spoczywa na nich cudowna Boża łaska. I to dotyczy naszej przeszłości, to dotyczy teraźniejszości i to dotyczy również tych wszystkich rzeczy, które dopiero mają nadejść. Obojętnie, na którą z tych rzeczy patrzymy, jeśli cudowna Boża łaska spoczywa na Tobie, jesteś szczęśliwy. Jesteś wdzięczny. Jesteś w swoim sercu niesamowicie zachęcony. Jesteś tym, którego treścią jest Bóg. Czy mamy się czegokolwiek obawiać, jeśli chodzi o naszą przyszłość? Nie. Jeśli należysz naprawdę do Boga, to nie. Z tym Was zostawiam. Amen. Majestat Twój nie wstrzymał Cię, korony swej wyrzekłeś się. Wydany byłeś w ręce tych, których stworzyłeś. Mój grzech, mój brud zmazałeś sam. Kiedyś zmarł i z martwych wstał. Teraz rządzisz Ty nad niebo wywyższony. Ciebie, Panie, wielbić chcę, tylko Ty zmieniłeś serce me. Na zawsze, Panie, będę kochać Ciebie, bo tylko Ty zdecydowałeś się umrzeć za mnie i wyzwolić mnie. Tobie, Jezu, dzisiaj śpiewam w uwielbieniu. Za mnie.
majestat Twój nie wstrzymał Cię, korony swej wyrzekłeś się, wydany byłeś w ręce tych, których stworzyłeś. Droga uczniostwa, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.